Marek Galiński, najbardziej utalentowany kolarz polski MTB, trener Kadi Rosji. Marku, jesteśmy tutaj na Łazienkowskiej, na pięknym obiekcie Legii, na sympozjum i jest taki, jest bardzo fajne hasło, które mi się podoba. Trenuj zdrowo i skutecznie. Ja myślę, że to jest sentencja w ogóle uprawiania sportu, uprawiania kolarstwa. Powiedz mi, jak to się ma do tematu tego sympozjum, a myślę, że zagadnienie jest bardzo ciekawe. Generalnie rzecz biorąc, to sympozjum ma na celu poniekąd przypomnienie o podstawowych elementach. Generalnie rzecz biorąc, mamy tu na myśli planowanie, a co za tym się wiąże, prawidłowy styl życia, prawidłowe planowanie treningu. Omówiliśmy tutaj cały schemat okresu przygotowań, co w danym okresie należy, jaką pracę wykonywać, jakie stosować środki treningowe, jak to urozmaicać, żeby po prostu praca była efektywna, a zarazem interesująca, żeby nie było to monotonne. Wpletliśmy tutaj też, można by powiedzieć, trochę nowinki, czyli pracy na mocy. Dla niektórych nie jest to nowinka, ale dla większości tutaj obecnych słuchaczy jest to nowinka. A zarazem ta nowinka jak gdyby w pewnym sensie jest nie lada ułatwieniem pracy dla tych, którzy chcą właśnie zdrowo i prawidłowo trenować. No i wydaje mi się, że przekonaliśmy wszystkich do tego, że jest to ułatwiający prowadzenie treningu, który może w pewnym sensie nawet zastąpić trenera. Czyli tak naprawdę każdy może prowadzić się sam. Osobiście też uważam, że na tym poziomie takiego prowadzenia się człowiek jest w stanie zresztą być zmotywowany do tego, żeby bardziej poznawać samego siebie, co w pewnym sensie też potem pozwala na to lepsze planowanie, takie bardziej trafne, prawidłowe. Tak, tak. Myślę, że tutaj zainteresowanie i ilość ludzi, którzy przybyli na to sympozjum, spełniły, Marku, jako ciebie organizatora, twoje oczekiwania. I tutaj bardzo się cieszymy, że zaprosiłeś sławy kolarstwa i sławy naukowe, które zajmują się, które pracują i siedzą w kolarstwie, prawda? Które współpracują z tobą i ty z nimi współpracujesz. Ja tu nie jestem organizatorem. Natomiast cieszy mnie bardzo to, że jest zainteresowanie, co świadczy o tym, że jednak przeciętny Kowalski chce się rozwijać, nie chce tracić czasu na błędy, nie ma czasu po prostu i w związku z czym chce po prostu prawidłowo przystąpić do pracy, co w skutkach jest takie, że my po prostu skutecznie możemy się zabezpieczyć przed różnego rodzaju kontuzjami. A ponadto nasza świadomość, higiena życia, to wszystko po prostu winduje do góry. Tak, mówisz, że nie jesteś organizatorem, ale niewątpliwie twoje nazwisko i marka, jaka płynie za tym, po prostu przyciągnęła ludzi, którzy chcą się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, chociażby wniknąć w tajniki przygotowywania mistrzów, mistrzyni, jaką jest Maja Włoszczowska, prawda? Jeśli tak jest, to bardzo mi z tego powodu miło. Marku, powiedz mi, jakie są teraz plany, bo z tego, co się orientujemy, to nie macie, prawda, pracujesz z kadrą Rosji, masz tam bardzo dobrych, utalentowanych zawodników. Więc tak, nie ma mnie, jednakże jestem. Ja pracuję, jak gdyby tym priorytetem w tym momencie jest to ta praca z kadrą narodową Rosji, natomiast nie zapominajmy o tym, że jednak udzielam się w Polsce, w naszym kraju z tego względu, że funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego, której jestem założycielem. I generalnie rzecz biorąc, cykl przygotowań i cały ten system działa według mojej koncepcji, mojego, że tak powiem, planu. I praktycznie rzecz biorąc, są to właśnie jak gdyby te dwie rzeczy, czyli to jest Kadra Narodowa Rosji, Szkoła Mistrzostwa Sportowego i poświęcam się tym dwóm sprawom.
Czyli jesteś jak gdyby i tam, i tutaj, i starasz się po prostu to pogodzić i powiem ci, że ci to wychodzi, dlatego że wiem, że szkoła działa pełną parą, zawodnicy trenują, uczą się, mają bardzo dobre wszystko wyniki. Wszystko jest to kwestia dobrania odpowiedniego personelu. Oczywiście jest to ograniczenie czasowe, natomiast dziedzina jest ta sama, w związku z czym no, to jest dużo łatwiej. Zresztą doświadczenia z dużo większą grupą osób jest bardziej, że tak powiem, potem w praktyce. Tak. Czyli mam rozumieć, że również te swoje doświadczenia odnośnie prowadzenia kadry Rosji, czyli tego kolarstwa profesjonalnego na najwyższej półce MTB, przelewasz też na szkolenie tutaj to średniej szkoły, prawda? Jak najbardziej. Ta praktyka to jest doświadczenie no, niesamowite i zarówno w tą stronę, jak i w przeciwnym kierunku jest to wykorzystywane. Tak, oczywiście nie możemy zapomnieć, że zbliżający się rok 2014 będzie rokiem olimpijskim, prawda? I to jest bardzo duże wyzwanie dla Ciebie i tutaj masz swoich kibiców, którzy trzymają za Ciebie kciuki i powiedz nam, jak wyglądają przygotowania do olimpiady. No, do Igrzysk Olimpijskich mamy jeszcze 2014-15 rok, w 2016 roku są Igrzyska. To, co jest ważne, to to, że w przyszłym roku zaczynają się kwalifikacje, czyli trzech najlepszych zawodników zbiera punkty i co daje nam pozycję krajową, kraju na arenie międzynarodowej. I tak jak pewnie większość się orientuje, pierwsze dwa lub trzy kraje dają kwalifikacje dla dwóch lub trzech zawodników, w zależności od kategorii, czy to są mężczyźni, czy kobiety. I tak kolejno, potem następne miejsca do miejsca 13, dwa miejsca dla kraju lub jedno miejsce. Więc w tej chwili to, co najważniejsze, to jest przygotowanie kompleksowe zawodników do tego, żeby na równym poziomie przystąpili do startów w Pucharach Świata. To są zawody, na których mogą uzyskać największą ilość tych punktów. Oczywiście bardzo ważne będą też te wyścigi. Poniekąd będą to wyścigi kontrolne kategorii horse, kategorii ewentualnie kategorii E1. Natomiast no, na tych wyścigach też zbierane są punkty i no, nie ukrywam, że część tych zawodników słabszych ma duże szanse na takich zawodach zbieranie tych punktów. Wiesz, tutaj w związku z czym tutaj też wchodzi w pewnym sensie taktyka, no co robić, żeby pozyskiwać te punkty, bo to jest też ważne. Bo to niespodziewane, że startując na Pucharach Świata zdobędzie się to ilość punktów. No, jeżeli ktoś ma poziom taki niewystarczający, który no, zajmuje miejsce 50, tych punktów na Pucharze wiele nie zdobędzie. To jest ważne. Oczywiście bardzo ważne w tym programie przygotowań, oczywiście mówię o kadrze rosyjskiej, jest dla mnie dobre miejsce na zajęcie dobrych pozycji na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Są to też kluczowe, że tak powiem, sprawy, które wynikają też z mojego kontraktu z moim pracodawcą. Także to nie jest tak, że nie ma ciśnienia. Marku, obaj doskonale wiemy, że każdy sezon ma to do siebie, że jest na tyle długi, że w miarę, jeżeli zawodnik czy grupa zawodników, w tym przypadku kadra, jest bardzo mądrze prowadzona, prawda, jest taka prawdziwa mądrość trenerska z doświadczeniem, to każdy zawodnik ma swoją chwilę, swoje 5 minut w sezonie i może zabłysnąć, prawda? Tak, oczywiście, no nie możemy zapominać o tym, że każdy zawodnik ma potencjał, zresztą tworząc grupę, no w jakimś celu bierzemy tych zawodników, prawda? Jeżeli chodzi o kolarstwo górskie, no tutaj patrzymy na to trochę inaczej, tutaj każdy zawodnik jest jak gdyby liderem, w związku z czym potencjał wszystkich zawodników jest ważny i każdy z tych zawodników, pisując kontrakt, czy znajdując się w jakiejś grupie, już nie mówimy tu o kontrakcie, po prostu ma jakieś określone cele. Te cele są zakładane na początku sezonu, tak jak również indywidualnie podchodzi się do każdego zawodnika i ten plan startowy, czy plan przygotowań jest też odpowiednio przygotowany dla każdego z tej osoby, więc jak gdyby tutaj te elementy są bardzo ważne. Przykładem może być na przykład, mogą być dziewczyny w kategorii U23, wiemy, że naprawdę duże szanse mają na to, żeby powalczyć na mistrzostwach Europy czy świata.
zwłaszcza na Mistrzostwach Europy. W związku z tym przygotowujemy głównie do tej imprezy, bo wiemy, że dla federacji na przykład jest ważny medal na imprezach tego typu. Natomiast są osoby, które no, bardzo dobrze prezentują się na zawodach typu Puchary Świata i tam mogą zdobywać dużo punktów, to jest dla nas też bardzo ważne. I te osoby są przygotowane do tego typu wyścigów. Także to jest też taki element planowania, który jest bardzo ważny z wykorzystaniem poszczególnych potencjałów zawodników. Tak. Marku, ostatnie zagadnienie. Powiedz, bo tutaj jest wiele, wiele takich mądrych, różnych zagadnień przekazywanych, prawda, przez sławy tutaj naukowej i zawodników. Powiedz mi, czy znajdzie to odzwierciedlenie, czy powinno znaleźć w życiu takim codziennym, w trenowaniu i tak dalej, po prostu dla tych zgromadzonych ludzi, bo oni też przyjadą, prawda, będą się do domów, będą się spotykać ze znajomymi, będą trenować młodzi zawodnicy i tak dalej. Czy to jest odpowiedni kierunek właśnie, żeby stosować te mierniki mocy i tutaj iść w tym kierunku? Może nie chciałbym się chwalić w tym momencie, natomiast to, co my tutaj zaprezentowaliśmy, uważam, no, na przykładzie tych przygotowań olimpijskich do... Ale to jest nowum, bo tego jeszcze nie było, nie było jeszcze takiego sympozjum, żeby... Są to rzeczy, no ale tutaj, że tak powiem, brzydko mówiąc, sprzedaliśmy informację, albo zaprezentowaliśmy przynajmniej model, który... uważam, na świecie nie funkcjonuje jeszcze. To jest takie odkrywanie kuchni, więc zdajesz sobie sprawę z tego? Nie, jeżeli to ma rozwijać nasze kolarstwo, więc nie ma z tym żadnego problemu. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie wiedzieli, w jakim kierunku iść. My to, no nie, być może nie zobrazowaliśmy, nie pokazaliśmy recepty na trenowanie mistrza, bo jest to niemożliwe, żeby była jedna recepta dla wszystkich. Trzeba na to naprawdę spojrzeć bardzo indywidualnie. Natomiast no, uważam, że my chcemy wskazać kierunek, a dla tych odbiorców, dla jednych to będzie no, światełko w tunelu, dla innych będzie to już takie skorygowanie tej pracy, którą wykonują, a dla jeszcze innych ugruntowanie wiedzy, być może też tak może być. Bo nie, są tutaj zarówno i zawodnicy, i amatorzy, i jak również i trenerzy. Także do... Bardzo mnie to cieszy, że jest grono osób zainteresowanych. Ja takie warsztaty robiłem parę lat temu, to było wstecz, 4-5 lat wstecz. I tego zainteresowania takiego nie było tak dużego jak w tej chwili. Nie wiem, czy było to podyktowane, czy jeszcze wówczas no, ludzie nie byli aż tak zorientowani, nie tak chłonni tej wiedzy, czy też może miejsce, lokalizacja. No w tej chwili trudno jest mi to powiedzieć, natomiast no cieszę się, że jest ogólne zainteresowanie, że ludzie naprawdę z całej Polski przyjeżdżają po to, żeby nabyć taką wiedzę, posłuchać, co to się dzieje, jak to wygląda. No, pewnie, że karty są po naszej stronie, bo my mamy wyniki, bo my pracujemy z tymi najlepszymi na świecie i oni osiągają najlepsze rezultaty, wygrywają, więc nie są to słowa rzucone na wiatr. Kogoś to się przechwala, tylko mamy za sobą po prostu doświadczenie poparte wynikiem. I to jest bardzo ważne. A jeżeli to doświadczenie może w jakiś sposób pomóc, jak najbardziej. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to kształtowanie naszych mistrzów. Natomiast to sam zdrowy tryb życia i przygotowanie, skorzystanie ludzi takich w wieku już dojrzałym, po to, żeby po prostu umieć korzystać z tej dyscypliny sportu. Czyli poznawanie swojego organizmu. Kolejny szczebel do poznawania swojego organizmu. Marku, życzymy Ci samych sukcesów i zdrowia. Dziękuję za wywiad. Proszę bardzo.